Siemano Chorzów! Świetna sytuacja teraz wynikła przed chwilą. Właśnie mówię, że jest nagranie materiału. Mówię, że Piotrek Przytuła nagrywa. Przed chwilą tutaj pani przyszła z facetem, spóźnili się lekko. Wie, Piotrek Przytuła nagrywa. Kojarzy pani? No tak, tak, tak. No pewnie, że go kojarzę. Tak, tak. Ale facet, co powiedział? Nie, chuja, nie kojarzę, nic, nic. Ja mówię, ale kojarz go pani? No tak, tak. A skąd jest? Nie wiem, ale jest Sosnowca. No tak, tak, faktycznie, Sosnowca. I przed chwilą do tego faceta powiedziałem, powiedz, że to byłem ja. Jak coś, to zapraszam, bo widzicie, widzę, że jesteście chodźcie do pierwszego rzędu. No chodźcie. No przecież pani nie zjem, no przecież już nie chcę zagadywać, no. Jak pani mnie niby kojarzy, a niby nie, to po co tutaj zagadywać? No chodźcie. Będzie stała teraz z tym piwem i robić minę. Kurwa, dlaczego mi nie powiedziałeś? Kurwa? Ja pierdolę. No. No zapraszam. Obraziła się teraz, ty. Nie no, ale co, kojarzyłaś mnie wcześniej? Absolutnie. Brawa dla pani, dajcie jej brawka. Jest świetnie. Część z was może mnie oczywiście kojarzyć, bo sprawdzałem wam bilety na wejściu. Tak bardzo znany jestem. Tak powstał mój program, nazwałem go Bileter. Z prostej przyczyny, bo sprawdzałem za każdym razem bilety. Zawsze sprawdzam bilety, bo oczywiście mam z wami już interakcję. Już sobie możemy porozmawiać, coś teges. I kiedyś była taka sytuacja. Jest sto ileś osób. Ja sprawdzałem bilety. Wchodzę na scenę. I nagle słyszę taka cisza totalna i słyszę, jak jedna kobieta mówi do swojego męża. Ty, Mirek, kurwa, odwołują, patrz, Bileter zaraz to będzie gadał. Za chwilę to będzie gadał, patrz. Ja, a najlepsze jeszcze jest to, że ja zawsze was proszę, zapraszam was na fanpage, że będziecie na bieżąco, bo ja też oprócz tego, że jestem bileterem, komikiem, to też organizuję stand-up na całym Śląsku. I raz była, miesiąc temu była sytuacja, mówię, zapraszam na fanpage, coś tam, para odchodzi i słyszę, jak ta kobieta mówi do swojego faceta, na chuj mam, kurwa, Bileterowi klikać Facebooka, ty. Powiedz mi, bo ja nie rozumiem tego, nie? A potem ja wchodzę na scenę, jest takie zdziwko, takie, no kurwa, żeby nie zagadał. Ale że siedzę w czwartym rzędzie, to nic nie powie, nie? Jakby wiecie. Tak, tak, tak. I jeszcze taką mam małą taką informację dla was, bo część z was jest tutaj nowych. Pierwszy raz jesteście tutaj na stand-upie właśnie w Chorzowie. Bardzo się cieszę. I powiedziałem do was, że nie musicie drukować biletów, bo nie trzeba drukować biletów. To sobie kubilecik wymyślił, że trzeba drukować bilet. Nie, nie trzeba. Na telefonie pokazujecie, bo szkoda oczywiście, wiadomo, papieru, szkoda waszego czasu, szkoda waszych pieniędzy, ale za każdym razem nie ma jeszcze występu, żeby ktoś się nie znalazł, nie pokazał mi biletu wydrukowanego i dumnie wszedł, niczym dyplom, mówi, w pracy wydrukowałem. I on wchodzi, kurwa, ty. Przesuń się, kurwa, w pracy wydrukowałem, biedak ujebany, kurwa. I siada. Była taka kiedyś sytuacja, dwóch kolegów z pracy się spotkało, czujecie to? On, jeden gościu wchodzi, a drugi był już z żoną. I typ wchodzi, mówi, Krzysiek? Sławek, aha, siemano, siemano. Gdzie wydrukowałeś bilet? No a gdzie, kurwa, u starego mogę wydrukować, nie? I tak się przywitali, ja mówię. Więc jak coś, to oczywiście nie drukujcie biletów, chyba że w pracy, to do oporu walicie, no nic tam, nie? Ja bardzo lubię, ja też stoję na tych biletach, bo nie tyle tylko, że sprawdzam, ale też lubię patrzeć, jacy ludzie przychodzą na stand-up. Ta interakcja z wami już jest, dla mnie jest naprawdę cudowna. Ja uwielbiam, jak pary przychodzą na stand-up. Pary to jest dobro. Wy jesteście parą, nie? Oboje pijecie dzisiaj. Ale to jest najlepsze, bo część z was przejechała samochodami. I są sytuacje, w które wchodzą pary. Ja mówię, że no bo wiecie, dzisiaj jesteśmy w lokalu, widzieliście bar, minęliśmy i tak dalej, nie? I ja mówię, że jak coś, to możecie kupić sobie alkohol i wejść z tym alkoholem. I zawsze jest takie zdziwienie w knajpie. To można tu pić alkohol? Mówię, tak, na stand-upie oczywiście weźmiecie sobie piwko i sobie możecie usiąść. I za każdym razem kobiety macie najszybsze ręce, to muszę przyznać, bo za każdym razem jest tak, że kobieta stoi i mówi... Ty prowadzisz, i wchodzi, kurwa, i wchodzi. Ja później jako dobry organizator staram się spytać, co było dobre, co do poprawy i tak dalej. No i zagaduję. No i ostatnio zagadałem, pytam się jakieś parki, no jak było? No i kobieta, wchodzi się, kurwa, dobrze bawiłam, powiem ci. No zajebisty ten stand-up, kurwa, jeszcze przyjdę. Jeszcze, ale jak gościa się spytam,
To za każdym razem mi powie, ostatni raz tu kurwa przyjechałem z nią, najebaną. Ostatni raz. Ja nawet już z nią już tutaj nie przyjadę. Nie ma opcji, nie? I oni idą. Więc tak, ja uwielbiam, jak ludzie na stand-upie są. Ja też was oczywiście prosiłem na początku, żebyście wyłączyli dźwięki, żebyście też nie rozmawiali, bo wiadomo, no są różne sytuacje. Za każdym razem znajdzie się jakiś mądrusi, kurwa widz, co to kurwa musi coś ciekawego powiedzieć, bo przecież on zapłacił kurwa za bilet. On jest kurwa znawcą tematu. W Chrzanowie gram, słuchajcie, gram w Chrzanowie, cisnę swój materiał, cisnę i wiecie, jak was teraz na przykład, o, nic nie słychać, nie? Ale jak szepczecie, to bym to słyszał. I słyszę takie szepczą cały czas. Patrzę, skończyłem, nie, akurat żar, mówię, ej, panowie, o czym tu rozmawiacie? I trafił mi się taki banan, znawca tematu wszystkich. A wiesz, ja tutaj koledze żart tłumaczę. I najlepsze jest to, że wiecie, reflektory walą na nas, nie do końca widzimy wasze twarze, ale jak zrobisz głową tak, to go kurwa widzisz. No to ja zrobiłem głową tak. No i na chuj kurwa kłamiesz. Jak jesteś kurwa rudy, a rudy nie ma kolegów, kurwa. Po co te kłamstwa, nie? Zdarzają się też, jak prosiłem was wcześniej, jak powiedziałem, żebyście wyłączyli dźwięki i tak dalej. Bo ja mam tą zasadę, że jak zadzwoni wam telefon, to ja odbieram. Na scenie, prosto, odbieram. Na głośno mówiący, jedziemy z tematem. Na co? Bo można. No i oczywiście, prawdopodobnie zaliczyłem już dwa rozwody jakieś. Ale ostatnimi czasy trafiła mi się taka bardzo fajna pani. Czwarty rząd, zapamiętałem. Bo takiego telefonu jeszcze nigdy nie odebrałem na scenie, nigdy. Dzwoni telefon. A ja mówię, o, to tam chyba odbieramy, nie? Tak mówię do niej. A ona, wiecie, chyba drineczki tam weszły dobrze. No kurwa, pewnie, że odbieramy, mój mąż dzwoni, kurwa. A ja mówię, ale to na głośno mówiący idzie. No to chuj. To niech se kurwa idzie. No odbieraj pan. I se z drineczkiem usiadła, palemka. I czeka. A ja kurwa odbieram. I ja nie wiem, czy ten gość nie szczaił się, że nie jestem jego żoną. Albo ja mam taki głos kobiecy, nie mam zielonego pojęcia. Ale odbieram, powiedziałem halo. I pierwsze co usłyszałem, kurwa, jakiś pryszcz na kutasie mi wyskoczył. A ona biegnie do mnie, dawaj pan ten kurwa telefon. Ja mówię, jaki pryszcz, kurwa, jaki pryszcz. I biegam po tej scenie. Więc jak macie tu jakieś telefony, to mogę odebrać. Nie ma żadnego problemu. Tak, ale wiecie, też organizuję tutaj na Śląsku bardzo dużo tych wydarzeń. I często się zgłaszałem open mic'i. Open mic, od razu wam wytłumaczę, to jest taki gość, który tak był przede mną, wyszedł tutaj na 5 minut za darmo. Za darmo. Każdy komik tak musi zacząć. Wiecie, open mic, pierwsze 5 minut, za darmo. Ja też tak, wiecie, jeździłem cały czas. Trzeba się rozwijać, trzeba coś pokazać. No jeśli wam się dzisiaj na przykład ten open mic przede mną nie spodobał, to spokojnie, on tu jest za darmo. Nie zapłaciliście za bilet. Jak wam się nie spodobał, to nie macie teraz takie, kurwa, zapłaciłem za takie gówno, kurwa. Nie, totalnie nie. Ale zgłaszają się do mnie open mic, no siemanko, mogę wystąpić i tak dalej. Nie ma żadnego problemu. I miałem taką sytuację, zgłosił się chłopak, Patryk. Jak on będzie to na YouTubie gdzieś oglądał, to ma ładnie. Patryk się zgłosił, siemanko, siemanko, czy może wystąpić? Mówię, tak, masz 5 minut. Każdy ma 5 minut, bo cię nie znam. 5 minut to jest maks. Spoko, spoko. Przychodzi do mnie jakiś chłopak, wiecie, ja go nie widziałem wcześniej, nie? Przychodzi i się przedstawia. Cześć, to ja. Cześć, to ja, kurwa, jakby. Siemano, kim jesteś? Patryk, zgłaszałem dzisiaj na open mic'a. Ja mówię, o, siemano, Patryk. Podaję mu rękę, a chłopak wyciąga, kurwa, dowód osobisty i mi daje. Ja tak patrzę, a to było 2 miesiące temu, tak patrzę. Chuj, inflacja taka duża. To mnie podżyrujesz, gościu. Fotograficznie zapamiętuję, nie? Mówię, okej, oddaję mu, no. Ja mówię, Patryk, ale dlaczego pokazałeś mi dowód? Wytłumacz mi to, bo ja tego nie rozumiem. No bo ja już mam 18 lat i już mogę występować. Wy Patryk, słuchaj. Gdyby twoja mama 2 lata temu, jak miałeś 16 lat, napisałaby ci kartkę, jak do szkoły. Drogi panie komiku Piotr Przytuła. Mój syn Patryk jest bardzo zabawnym człowiekiem. Proszę wpuścić go na scenę, pozwala mama. To też bym cię kurwa wpuścił. A chłopak do mnie, kurwa, 2 lata kariery, proszę się jebać, kurwa. Ja mówię, dobra Patryk, słuchaj, no już 2 lata poszły,
Słuchaj, chcesz jakieś rady, jakieś ci dać? Który to twój występ? Pierwszy występ. Jakieś rady poczułeś? A Patryk, nie. Ja o stand-upie wiem wszystko. Kompletnie mi jest to niepotrzebne, twoje rady mi są niepotrzebne, ja wiem wszystko. I on mówi do mnie tak, ja zagadam do tych ludzi jak stary wyjadacz. Mówię, okej, jestem w chuj zaciekawiony tym występem. Zapowiedziałem go, wszedł. Kurwa, usiadłem w pierwszym rzędzie. Baw mnie, kurwa, ciekawe. No i Patryk, wiecie, wyszedł. Pierwszy występ, żeby była jasność. Pierwszy występ i Patryk. Patrzy. Jak coś, to nie odpowiada, spokojnie, nie musisz. Patryk zagaduje. Co u pana słychać? A gościu tak patrzy na niego. W pierwszych minutach, od razu. Co u pana słychać? A gościu, ja kurwa opowiadam, czy ty opowiadasz? I zgaszony, kurwa, i koniec tematu, nie? Chłopak, wiecie, nie za bardzo mu poszło, ale wiadomo, to jest jak pierwszy naleśnik. Pierwszy jest do wyjebania i tak dalej, nie? I jest taka terminologia w stand-upie. Bombing. Bombing, jak zaliczyłeś bombing, to znaczy, że była totalna chujnia. Nic ci nie poszło, chujowe żarty, nikt się nie śmiał i tak dalej. Patryk, skoro mówił, że jest mega znawcą stand-upu, to przyszedł do mnie i mówi, jak występ? Mówię, stary, no bomba. Zajebiście, kurwa! Pięknie. No okej, dobra. Zgłosił się miesiąc później. Drugi, kurwa, jego występ. Zgłosił się, wie Patryk, jakieś rady teraz może byś chciał? On, Patryk, nie. Teraz zagadam inaczej, kurwa. Okej, drugi występ. To jest drugi występ. Patryk wychodzi. Kto mnie kojarzy? I co najlepsze, wiecie, taka cisza i słychać, ja cię kojarzę. A Patryk, kurwa, skąd mnie pani kojarzy? Patryk, debilu, to ja twoja mama, przyjechałeś ze mną. Więc jakby... No tak, no zdarza się to, no wiecie, jakby totalnie się to zdarza. I mało tego, bo część z was tutaj troszeczkę zaskoczyłem, bo część z was powiedziałem, że jesteście tutaj pierwszy raz na stand-upie w tym miejscu. Ja uwielbiam te wasze miny, typu... Co jest, kurwa, ty? Skąd on wie, że ja tu jestem pierwszy raz, nie? Jakby ja mam pamięć do twarzy. Jakby byliście raz, dwa razy, trzy razy, to was kojarzę, że byliście tutaj, że co, że was tutaj było i tak dalej, nie? I najlepsze, ostatnio dostałem rady od takiej parki i oni tak stoją, no, pan ma naprawdę pamięć do twarzy. Bo trafiłem, że pierwszy raz, a o, wy jesteście trzeci raz, wy jesteście czwarty raz i trafiłem elegancko. I podchodzą do mnie i mówią tak, wie pan co? Pan powinien pracować w policji. I co miałbym tam robić? No, jak ma pan taką pamięć do twarzy, to by pan rozpoznawał tych zbirów, kurwa. Wie, czyli ja miałbym wskazać kogoś, że jest przestępcą i to by było jakby okej? No, bo pan ma pamięć do twarzy. No to pani mąż, czy tam chłopak, czy konkubent, wygląda trochę niepewnie. I najlepsze jest to, że chłop się zmieszał, a kobieta powiedziała, no nie. I weszli, kurwa. Usiedli w drugim rzędzie. I się patrzyli na mnie tak. I mówię, ja pierdolę, jak wyjdę stąd cały, to będzie zajebiście, nie? Będzie całe zajebiście, nie? I co najlepsze, wiecie, ja stand-upem zajmuję się 3 lata. Ja sobie ukochałem jedną taką część w stand-upie, firmówki. Występowanie na uwielbiam występować na firmówkach. Po prostu firmówka to jest coś takiego, że firma wynajmuje nas, po prostu nas komików, żebyśmy bawili firmę. Wiadomo, oni nam płacą, a ja mam jeszcze takie coś, że nie dość, że mi płacą za to, to jeszcze chwilkę zostanę na integracyjnym wyjeździe i pooglądam, jak oni, kurwa, występują przede mną, najebani, kurwa. To są sytuacje, których nie da się wymyślić chyba. Jestem we Wrocławiu. Ja nie mogę wam powiedzieć nazw firmy, bo mnie oczywiście obsługuje, wiadomo, klauzula tajemniczości i tak dalej. Firma we Wrocławiu. Bardzo duża firma. 150 osób na wydarzeniu. Wszyscy garnitury. Ja tam wchodzę, patrzę się, a tu kawusia tylko typu z paluszkiem. Dieta korzonkowa ostatnio mi nie weszła. Ja mówię, jak sztywno, kurwa mać. Pani z HR-u przyszła do mnie, pani Menago. I mówi do mnie tak, panie Piotrze, ja mam takie pytanie do pana. Czy alkohol w trakcie tego występu artystycznego jest wskazany? Ja się odwróciłem do tych ludzi. Kurwa, poproszę, żeby się rozluźnili i tak dalej. Dobrze, załatwimy. No i okej, jest wydarzenie, ja wchodzę na scenę, oni siedzą tak jak wy teraz, garniturki, te sprawy i kurwa, nikt nie ma alkoholu, nikt.
i jest kurwa sztywniusio. Ja tak patrzę, patrzę, jest pani Menago, wie pani Menago? Czemu tutaj nie ma alkoholu? Panie Piotrze! I ona wstała w ogóle. Bo ja uznałam, ona się tak pociła, dlatego tak pokazuje. Bo ja uznałam, że w sumie jest to występ artystyczny i w sumie nie wypada. Że ty, kurwa, to na chuj pytałaś, kurwa, od tego zacznijmy. I patrzę, obok siedzi szef, czyli gościu, który mi płaci. Że panie szefie, bo też nie mogę powiedzieć, jak się nazywa, czy byłaby taka możliwość, żebyśmy dali 15 minut tym pracownikom na taką przerwę i żeby sobie poszli po alkohol i szef, uwaga, zgodził się jebany, nie? Słuchajcie, było tak 150 osób i wyobraźcie sobie tą sytuację. Was tutaj jest ze 200, nie? Tutaj jest was ze 200. Wyobraźcie sobie, no dobra, zabijcie z 50 osób w oczach, jest was 150 i bar był za wami. Ja zobaczyłem w oczach barmana, a był sam. A był sam. I oni, wiecie, jak szef zrobił tak, to oni ruszyli jak zwierzęta. A kurwa, nie widziałem alkoholu nigdy w życiu. I biegną, i spojrzałem tylko na barmana, w jego oczach widziałem, ty kurwo jebana. Dlaczego mi to zrobiłeś, kurwa? I co najlepsze, słuchajcie, ja rozmawiałem sobie potem z szefem, ja mówię do szefa tak, panie szefie, czy nie ma oczywiście tam problemu, że tam tak powiedziałem, oczywiście te 15 minut oddam, nie? A szef? Mówię, kurwa, jaki gaduła, stand-uper roku, kurwa, się znalazł. Mówię, i co, i patrzę, a tu tak, rozpięta już wiadomo, marynara, rozpięta koszula, idzie gościu z dwoma piwami lanymi, dwa piwa lane, idzie i robi takie coś. Kurwa! A ten szef do mnie, o, pan Jarek, dział handlowy, mój najlepszy sprzedawca. I chłop siedzi, ma dwa lany piwa, chłop siedzi i robi tak, z jednego pije, przelewa kurwa z drugiego i pije. No wie kurwa, ja tak patrzę, co on robi, nie? Jeszcze szef mówi, no i tak, chłopaki mówią, że jest nie do zajebania. A typ siedzi w drugim rzędzie, właśnie dzisiaj zajebę, kurwa. To jest dramat. Ja oczywiście firmówki, to też wkręcam coś takiego jak na przykład urodziny. Grałem na 50 urodzinach, słuchajcie, 50 urodziny. Kobieta mnie wynajmuje dla męża na 50 urodziny. No rozmawiamy przez telefon, coś tam tego jest, nie? Ja się jej pytam tak, a dlaczego stand-up? Ona mówi, bo mój mąż uwielbia stand-up. A wie, a kogo lubi? No Paczesia, Lotka, Gizę i Rucińskiego. Ja mówię, jak mnie zobaczy, to się kurwa zdziwi na maksa. To jest gwarant. I to jest taka sytuacja, że wiecie, była salka wynajęta, był DJ, nie? Oni tam, wiesz, coś tam tego jest, gadają sobie. I wiecie, jest DJ, coś tam sobie gadają, nie? I najlepsze, jest ten DJ. Gadałem z nim dwie minuty przed tym, zanim miał mnie zapowiedzieć i chuj zapomniał, jak się nazywam. Tak jestem kurwa znany, nie? Ale jak szył, jakbyście to zobaczyli, drodzy państwo, teraz taka mała niespodzianka. No, stand-up. I chuj, ja wychodzę, nie? Ja wychodzę. Tutaj stoły, takie wiecie, wyspy. Patrzę, solenizant na samym środku. Coś jadł akurat i solenizant. Kurwa, ty. Ja pierdolę, ty. Kurwa, kogo żeście mi sprowadzili, że ma typa, który go będzie zapowiadał. Ty. A ja stoję jak ten ciul i to. Przed wami Piotr Przytuła, kurwa. Tada! Kurwa, w końcu byli zdziwieni. Wy to chociaż się śmiecie, a tam była taka grubowa cisza typu. Ale co najlepsze, bo ja się nazywam Piotr Przytuła. Solinzan przychodzi, 50. Powiem ci, Paweł, w końcu się dobrze bawiłem, na 60 to kurwa wejdziesz do mnie jak coś. No, mówię, dobrze, chuj, że pomylił imię, dobrze, grunt, że mnie pamiętał. To było dla mnie najważniejsze. Firmóweczki oczywiście to jest też taka sytuacja typu Dzień Kobiet. I nauczyłem się jednej rzeczy, że na Dzień Kobiet już nie wystąpię. Jest sytuacja, zostałem wynajęty na Dzień Kobiet. Na Dzień Kobiet, dla kobiet. No, Dzień Kobiet. Restauracja, już nie będę mówił nawet w jakiej miejscowości, bo się jeszcze do mnie zgłoszą. Dzwoni do mnie właściciel, mówi, panie Piotrze, 22 występ. Mówię, panie,
Panie Dominiku, nie ma takiej możliwości. Równie dobrze mogłem iść na cmentarz i do tych samych zgonów gadać, kurwa. On mówi do mnie tak. To 21. Wie, panie Dominiku, o której godzinie zaczyna się występ? Znaczy, o której godzinie w ogóle zaczynacie całość, nie? Robić, nie? On mówi do mnie o 20. Ja mam 33 lata i jak frajer dałem się puścić w maliny, że kobiety w godzinę to się nie napierdolę. To był mój główny błąd. Ja przyjechałem 20 minut przed czasem, wiadomo, no bo trzeba się przygotować. Przychodzę, patrzę, mówię, ja pierdolę, kurwa. Jedna kobieta w sałatce, kurwa, no nie mamy. Ona się ocknęła, jak wchodzę, ona tak... Orzesz, kurwa, brodaty. Fajny jesteś. Ja mówię, pani... Ja panią bardzo przepraszam, a pani jest chyba w wieku mojej mamy. Więc jakby ja się tutaj już oddalę, ale wróć, ale wróć. Mówię, kurwa, ma... I mówię do właściciela, ty, one są już zrobione. No, no nie? Małpki chyba waliły przed wejściem, no nie wiem. I właściciel jakby wszystko dla niego było okej, nie? I też był DJ. Ale DJ miał zajebistą robotę. DJ w ogóle wychodził, brał mikrofon, mówi, dziewczyny robią i one wszystkie i pijemy. Playlistę puścił i siadł, i siedzi. One tańczą, nie? Tańczą, kurwa. 100 kobiet. Ja jestem tam sam. Jeszcze właściciel mówi, Piotrek, chodź zobaczyć, chodź zobaczyć. On był kurwa podjarany. Wyobraźcie sobie, była taka sytuacja w tej knajpie, tam była taka panorama Paryża na całej długości ściany. Na całej długości ściany, nie? I on mnie woła, Piotrek, chodź zobaczyć, co pod wieżą Majfla się dzieje, patrz, patrz. Ja się kurwa wychyla, ma tam 3 kobiety. Mówię, Jezus Maria, przecież to będzie dramat. No ale dobra, wychodzę. I słuchajcie, słuchają. 10 pierwsze minut, mówię, zajebiście idzie, nie? Super, no to ciśniemy dalej. 15 minut, ciśniemy dalej. I nagle odpaliła się liderka. A pokaż kutasa. Ja udałem, że tego nie słyszę, wiecie, bo... Wie, ja gadam dalej, udałem, że nie słyszę, kurwa, gadam dalej. I ta liderka, ona tylko czekała na ten ułamek pierdolonej sekundy, że zrobię taką mikro, kurwa, pauzę. I akurat trafiła. Akurat między jednym żartem a drugim łapałem powietrze. Ona do mnie, no pokażesz kurwa kutasa, czy nie pokażesz? Ja mówię, droga pani, oczywiście nie mogę pokazać kutasa, bo ja mam żonę. I no nie mogę pokazać, nie? Ona do mnie. I liderka wstała. Tutaj jest kurwa 100 kobiet. Wszystkie kurwa mamy mężów. Ale obrączki zostawiliśmy, mój drogi, w domu. I 100 par rąk. Ja mówię. To się nie dzieje, nie? To się nie dzieje. No to ja, wiecie, żeby się wytaraskać jakoś z tego. Mówię, nie, drogie panie, jestem stand-uperem. Ja nie będę się przed wami rozbierał. Ja tutaj jestem, żeby was rozbawić. A koleżanka obok, a to jednak pokażę kutasa. Jednak pokażę nie panu kutasa. Tak, wiecie, filmówki mają to do siebie, że bierze się komików, bo komicy są najtansi, tak, bądźmy szczerzy, nie? No, kabaret, no to 4 osoby, czy tam 3-2 musisz opłacić, a tu komików. Ostatnio taka też sytuacja pod Poznaniem, był zlot pracowniczy. No to, że spod Poznania wziąłem znajomego, napisałem, dzwonię do niego, słuchaj stary, jest granko, jest fajna firmówka, dobrze płacą. Bierzesz czy nie? Termin podałem, no biorę kurwa. Wy stary, wyślę ci maila z opisem, co to są za ludzie, żebyś wiedział, o co chodzi. No dobra. Wysłałem maila, okej, widzimy się, siema, siema. On wychodzi pierwszy, jest przerwa, potem jestem ja. Tak, tak. Chłop wychodzi, no i zagaduje. Są praktycznie sami faceci byli. No i on tam gada i nagle do nich mówi tak, ty, ale wy jak kurwa tworzycie coś, nie? To wy wyciągacie to kurwa z ziemi, no i kleicie pewnie, nie? Kurwa cisza. No, że wiecie, że młotek, dłutko i napierdalacie, nie? Że klecicie to z tego, nie? Tego, co wyciągnęliście z ziemi, nie? Kurwa, grobować, ja mam takie... Ja już się zacząłem pocić, kurwa, na backstage'u. Wie, co on pierdoli, co tu się dzieje, kurwa? Czy on tego nie kmini, czy że on źle mówi? On mówi, kurwa, chyba nie trybicie. Ale wytłumaczę jeszcze raz. Wyciągacie to z ziemi, co macie, stawiacie chyba na stojak, napierdalacie to młotkiem i dudkiem i tworzycie z tego coś fajnego, nie? Kurwa cisza dalej.
Ja mu pokazuję, stary, kurwa, kończ to, kurwa, kończ. Dobra, dzięki, po przerwie Piotr przytuła i poszedł. Ja mówię mu, stary, ty, co ty odpierdala, co jest? A on mówi, ci artyści są mega sztywni, kurwa. Wy jacy, kurwa, artyści? No napisałeś mi, że gramy dla rzeźbiarzy. Mówię, jakich, kurwa, rzeźbiarzy? Przeczytaj tego maila. Mama. Siema, tutaj imię. Ominę. Rafał. I on czyta. Siema, Rafał. Słuchaj, jest fajne granko? Gramy dla... O kurwa, zlot grabarzy. Mówię, no, kurwa. To jest dramat, nie? No to jest dramat. Zdarza się oczywiście. Ale wiadomo, tak jak powiedziałem, ja od 3 lat zajmuję się stand-upem, jeżdżę po Polsce. Ja najczęściej jeżdżę pociągami. Bardzo lubię jeździć pociągami, bo są tańsze niż samochód, kurwa. Bądźmy szczerzy, ale bardzo lubię. Ja mam zniżkę też na pociąg, co jest najlepsze. Jestem honorowym dawcą krwi. A przepraszam, zasłużonym honorowym dawcą krwi. 33%. Ale tą samą zniżkę mają nauczyciele. Za każdym razem przychodzi konduktor, sprawdza legitymacja. Jaka legitymacja? Ale ja mam zaświadczenie, że krew. A, sorry, myślałem, że jest pan nauczycielem. A ja wyglądam na nauczyciela? No, troszeczkę. I odchodzi. Ja mam taką rozkminkę, że ja w sumie trochę jestem nauczycielem. Ja już wam szybko wytłumaczę, o co chodzi. Szybko wytłumaczę, o co chodzi, bo ja na przykład mam taką manierę, że teraz wiecie, jest bardzo dużo Ukraińców do nas przyjeżdża, Gruzinów, Turków, chór, nie wiadomo kogo jeszcze. Ja ich uczę języka polskiego, jeśli oni nie umieją. Ja wam szybko tłumaczę, jak wygląda sytuacja. Jak byliście kiedyś w Turcji, w Tunezji, w Egipcie i tego typu tam krajach, to często jest tak, że nagadują was, nie? Typu wołają was po polsku. O, chodź, u mnie najlepsze ceny. U mnie Robert Lewandowski właśnie teraz kupuje. Nie, takie teksty mają. W sumie, skąd oni wiedzą, że my jesteśmy z Polski? Nie wiem, po tych skarpetach w sandałach? Nie mam pojęcia, kurwa. Nie mam pojęcia. I kiedyś w Egipcie była taka sytuacja. Samir do mnie zagadał. I Samir leci, zagaduje do mnie. My friend. Dobra, ja się nie będę wygłupiał, bo jakby z angielskiego nie jestem zbyt dobry. Nie będę się wygłupiał. Ja wam od razu przetłumaczę, co Samir do mnie mówił, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. No i Samir mówi do mnie tak. Mój przystojny przyjacielu, prawdopodobnie jesteś z Polski, poznaję po tych skarpetach, w sandałach. Czy nauczyłbyś mnie jakiegoś zdania po polsku, żebym mógł nagadywać twoich ludzi do mnie do sklepu? No. Mogę cię czegoś nauczyć, nie? 20 minut go uczyłem jednego zdania. Powtórzył to ilekrotnie tam musiał razy. Mówię, zajebiście, perfekt. On mówi, dziękuję, poszedł. Następnego dnia wracamy, jesteśmy tam ze znajomymi i pod jego sklepem, gdzieś tam przechodziliśmy, tłum, kurwa, ludzi, tłum. A taki tłum totalny. I Samir mnie zobaczył. Leci do mnie, leci. Piotr, my friend. Oczywiście nie będę tutaj, wiadomo, po angielsku. Przetłumaczę wam od razu. Piotr, wow, nie zauważyłem wcześniej, jesteś taki wykokszony, ale normalnie... I prawdopodobnie jesteś z Sosnowca też taki przystojny, tylko tam są tacy ludzie. Bardzo ci dziękuję, że nauczyłeś mnie tego zdania. Zobacz, ile mam klientów teraz. Tutaj taki pamiątka dla ciebie, żebyś mnie dobrze wspominał. Na razie, cześć. I mój kumpel mówi, ty, stary, coś ty mu, kurwa, powiedział, że on teraz ma tylu klientów. Mówię, pana to. I Samir wchodzi na mównicę, i krzyczy do tych Polaków. Polacy, zapraszam was. Moja żona tu, kurwa, za darmo wam wszystkim obciągnie. Co jest najlepsze? Jakby wiecie, ja łączę tą pracę komika z pracą na etacie. Ja mam w kurwę Ukraińców wiecie, u mnie w firmie. Fuj, ich mam. I mam kierownika Romana. I kierownik Roman mi mówi, Piotrek, weź ich naucz roboty, ale oni nic po polsku nie umieją. No to ty ich nauczysz tak, jakby było dobrze. I za każdym razem, wiecie, mój kierownik jest spoko gościem, ale wiecie, my zaczynamy od 5 rano pracę do 13. No i on o tej 5 musi przyjechać. Wkurwiony chodzi, codziennie chodził wkurwiony. Ja, kurwa, jebana robota, nienawidzę jej, kurwa. I wchodził wkurwiony. Ale od kiedy ja zacząłem uczyć Ukraińców roboty i języka, to teraz ostatnio Saszka był u niego. Kierownik Roman, robotę skończyłem, mogę ci teraz obciągnąć? I co najlepsze, mój kierownik chodzi zadowolony codziennie. On teraz chodzi i mówi, a kurwa, ale robota zajebista jest. Teraz to się dzieje. Ja się go pytam, Roman, dobrze uczę Ukraińców roboty? On mówi, te, zajebiście ich uczy roboty. Tylko ty ich będziesz roboty uczył, kurwa. To jest to. Oczywiście.
Wiecie, moi drodzy, ja też powiedziałem na początku przy tych kobietach z tej firmówki, że ja mam żonę, tak, fakt. Mam żonę, mam obrączkę cały czas. Jesteśmy 6 lat ze sobą. Pozdrowiłbym moją żonę Kasię, ale dostała lekki zakaz przechodzenia na stand-up. Z prostej przyczyny. Ona dostała lekki zakaz, ponieważ umówiliśmy się, że jeśli ja będę gadał żart o niej, to ona wali szota. To jest kurwa... Ten biznes się nie opłaca. Totalnie się nie opłaca. Ale dostała też zakaz z drugiego powodu. Są dwa powody. Ponieważ ja miałem taki w zeszłym roku mały wypadek. Teraz może jej nie widać, ale mam bliznę na środku czoła i no gdzieś uderzyłem, bądźmy szczerzy, miałem bliznę czerwoną na środku czoła i ludzie zaczęli się ze mnie nabijać, wiecie. Trafił mi się Wojtuś z Warszawy, kolega, że z tego z typu, siedzi, Harry Potter. Harry Potter. Ej Harry, a zrób taki czar, żebym zniknął. Tak? No to zdjąłem buta. Zdjąłem skarpetkę, rzuciłem mu w twarz, powiedziałem, masz zgredek, jesteś wolnym skrzatem, możesz wypierdalać. O, on zdjął tą skarpetkę i wyszedł. A ja z tą jedną zostałem na scenie, mówię, nie? Szukam cię, Wojtek, jakbyś to oglądał YouTube'a, to odejdź chociaż skarpetkę. Nawet jak miałem, jak był stary taryfikator mandatów, policja mnie zatrzymała. Na szczęście, że stary taryfikator mandatów. Policja mnie zatrzymała, policja, już siedzę w aucie, już wiem, że jest mandat. Ja już to wiem, nie? Podchodzi policjant. O kurwa, Harry Potter, teraz zauważyłem. Ale prędkość to zauważyłeś od razu, nie? 250 zł i 5 punktów dla Gryffindoru. Możesz jechać. Możesz jechać. Jakby... Ale o co chodzi z żoną, bo wiecie, jest występ, widać było, to była czerwona blizna, jeszcze ją było widać przez... I moja żona w pierwszym rzędzie siedzi. Ja nie wiem, może te szoty jej tam wjechały za mocno. I ja powiedziałem coś takiego, że no wiecie, mam taką 5-centymetrową bliznę, no bo kurwa, sobie mierzymy, nie? Mierzymy sobie? No teraz nie rób takiej miny typu... Każdy, ja se mierzę, nie bądź... Mierzysz sobie? Nie wiesz, co powiem. Powiem ci, tak pokazałem, że jest dosyć duży. Każdy sobie mierzy. No ja mówię, że mam bliznę taką 5-centymetrową, a moja żona w pierwszym rzędzie na całą salę. Ha! Licząc to twoją miarą, to na pół mordy powinniśmy mieć to wyjebane. Zakaz totalny. Poprosiłem, żeby już odeszła. Ale co jest najlepsze, bo wspomniałem o mojej żonie, moja żona wpada w zeszłym roku, bo jesteśmy 6 lat teraz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy 5 lat po ślubie, to ona wpada na taki super pomysł. Piotrek, a może odnowimy przysięgę małżeńską? Wie, po 5 latach. No? Po 5 latach. No? Wie, a co to jest jakaś rocznica po 5 latach? No po 5 latach to jest rocznica drewniana. Wie, kurwa, ja nie będę robił imprezy, żeby wszystkim udowodnić, jaka ty jesteś w łóżku, ty. W tym momencie by waliła już chyba 4 szoty od razu. Przy tym żarcie, nie? Ale jakby szczaiłem, o co chodziło, bo my na własnym weselu nie mieliśmy takiego motywu. Motywu weselnego, taka tematyka. Chodzi mi o to, że wiecie, jak na przykład macie z filmów, z książek, coś tego typu, że ludzie się... No ja bym miał teraz Harry'ego Pottera, nie? Wiecie, z tą blizną, wszyscy by przebrani za Harry'ego Pottera, ale nie zgodziłbym się z tego powodu, że ja znam swoich przyjaciół. Ja ich znam. Zamiast dać mi kopertę do ręki, to co drugi by mówił? Sowa ci przyniesie, ty. Fajnie było. Sowa ci przyniesie, nie? Wiecie, ja bym na zięciu 2000 bym wleciał, kurwa, na miotle. Teściowa by tam z innymi, kurwa, kocioł by tam kręciły elegancko. A my, bo o co chodzi? Bo my byliśmy na takim motywie z Gwiezdnych Wojen. Gwiezdne Wojny, wszyscy poprzebierani, wiecie. Jesteśmy na tak... Może inaczej. Czy ktoś z was był na takim motywie weselnym? Niech raz klaśnie, bardzo proszę. Jaki motyw był? Gwiezdne Wojny. Tak? Ja. My byliśmy razem chyba na tym. Chyba ja. A w jakim mieście? Poznaniu. A, to nie. To nie, ja nie. Ale ty nie, też... Nie, sorry, to była Piła. Piła. Mhm. Ale to... Dobra, nieważne, nie będę w to chodził, dobra. Ale byliście. Wszyscy byli poprzebierani? Tak. Nie? Świetny motyw. I ona to zobaczyła. Jest motyw. Słuchajcie, jesteśmy w kościele... To w ogóle, żeby wam wytłumaczyć, żeby wam zobrazować. To jest taka para, dla których Gwiezdne Wojny to jest drugie życie. Nie zaczynam tematu,
jak usłyszę gwiezdne, albo powiem gwiazdy, on mówi, o, Gwiezdne Wojny, słuchaj, i mi tłumaczy jakieś planety, których ja nie wiem, o co chodzi, też za każdym razem. Lubię ten film, ale nie aż tak. I oni mają taką, wiecie, manię na ten temat. No jest kościół, cały udekorowany. Patrzymy, panna młoda, księżniczka Leja, no bo przecież co innego, stoi z tymi sonarami i czeka, nie? No i my czekamy. I słyszymy nagle marsz imperialny. Tu, 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 tu. Ja tak stoję i ja mam taką... Albo kurwa, faktycznie nie oglądaliście filmu do końca, bo ile dobrze wiem, to Vader jest ojcem księżniczki Lei, albo to jest jakaś chora ceremonia. Ale słuchajcie, wchodzi Vader, za nim szturmowcy. Ja się tak patrzę, ty kurwa, koloratę ma, to ksiądz. To był ksiądz, nie? Przebrali go za Vadera. A za nim szturmowcy, to byli ministranci, kurwa, idą. Jeszcze ci ministranci, pa, co robię? Piu, strzelam, kurwa, nic nie trafiam. Ja mówię, co tu się dzieje? I nagle wchodzi pan młody. Leci tam, kurwa, na organach, tam jakiś gościu. Wchodzi pan młody, Han Solo. Wiecie, przepasany tutaj, wiecie, broń, kamizela. I Han Solo idzie. A tam w kościele takie, wow. Jak on zajebiście gra. Mówię, jak gra, jak na kawalerskim sobie z łuku strzelił w stopę. On kusztyka, kurwa. I on dochodzi tam. Powiem wam, świetne wesele. Naprawdę, świetne wesele. Trochę się napiłem. I tam nawet się troszeczkę popsztrykałem z moją. I powiedziałem, Kaśka, wkurzasz mnie. I ty to jesteś jak gwiazda śmierci. Aha, taka duża z małą dziurką. Mówię, tak, z małą dziurką. Wie, Luke Skywalker nie musiałby celować, on by tam X-Wingiem wleciał, kurwa, całym. Więc nie. A jeszcze do pana młodego tak zagaduję, mówię, ty, stary, pa, jak się tam baba zajebicie za dżabę przebrała, ty. Piotrek, kurwa, to moja teściowa, ona się nie przebrała. Uspokój się, co ty robisz, nie? Jakby, wiecie, nie zgodziłem się też na ten motyw weselny, bo była też wcześniej pandemia, nie mieliśmy występów i nie stać mnie było na to, żeby występować. I tak dalej, nie? Ja uznałem, że postaram się dla żony zarobić i spróbowałem swoich sił w aktorstwie. Autentyk, dostałem angaż. Byłem na castingu, wracam do domu, mówię, Kasia, wystąpię w filmie. Tak? W jakim? No w takiej produkcji niemieckiej. To ja chcę rozwody, ty imbecylu, kurwa. Mówię, Kasia, nie taka produkcja niemiecka, to jest film osadzony w II wojnie światowej. Niemcy to kręcą, prawdopodobnie wygrają tą wojnę, nie wiem. Może tak być, wiesz, oni kręcą własny film, więc może też tak być. No i słuchajcie, scena w Krakowie, jechałem, żeby tam wystąpić, wszystko fajnie. Oni mówią tak, no ubieramy się tam w mundur, ubieraj ten mundur i będzie to zaraz scena. No więc wiecie, ja tak ubrałem ten uniform, który mi dali i tak mi się nagle tak ciepło zrobiło. I mówię tak, kurwa, ja nienawidzę Polaków, kurwa, ja pierdolę, jak się udziela. Kurwa, jak się udziela, nie? Masakra. I słuchaj, jest dwóch Niemców, reżyserów, i jeden Polak, drugi reżyser, co tłumaczył, co my mamy robić. On nam to tłumaczył, nie? I ja tak stoję, ja bardzo lubię historię, interesuję się, bardzo lubię. Stoję w tym uniformie i mówię tak, przepraszam bardzo, ale co to jest za jednostka, jakby ja jej nie znam. A ten reżyser, jaka kurwa jednostka, ty jesteś bileterem w pociągu, kurwa, uspokój się. Sprawdzasz bilety, mówię, okej. Okay. I scenę miałem prostą, najlepsza scena ever. On mówi tak, słuchaj, tu idzie prostytutka, ty ją za włosy, przewracasz ją kurwa na ziemię i zaczynasz pałować. A ja mówię tak, ja pierdolę, dopiero co żonie powiedziałem, że to nie tego typu filmy, kurwa. I wyciągam, ty, i wyciągam. A oni nie tą pałką, idioto, tą drewnianą, co leży. On mówi, aha, aha. Mówię, okej. Bo nie chciałem. Jak coś, to nie chciałem. Prosta scena. Idzie prostytutka za włosy, przewracam, biorę pałkę i napierdalam ją tą pałką. To jest cała scena? Tak. I wy mi za to zapłacicie? No tak. Zajebista robota, kurwa, ty. Jak zobaczylibyście, jaka dniówka była, to na kopalnię byście nie wrócili, kurwa, gwarantuję. No i jedziemy. Oni się wszyscy patrzą, akcja. Idzie prostytutka, dawaj mu za włosy. Dawaj, no kurwa pałę. I napierdalam ją tą kurwa pałą, nie? I mam w trakcie napierdalania pałą prostytutki, mam taką kurwa myśl.
kurwa, aktorstwo jest w chuj zajebiste. Ja to chyba będę robił całe życie. Nagle jeszcze cięcie. I nagle jeszcze nie robimy dubla. Zajebiście się spałowałeś tutaj. Ja nie wiedziałem, czy mam być dumny, czy nie. Że pobiłem tak świetnie kobietę, kurwa, nie wiedziałem. I podchodzi do mnie ten Polak, ten reżyser drugi, mówi do mnie tak: pan Hans mówi, że mu dziadka z młodości przypominasz. A pan Schmidt pyta, czy pokażesz mu tą pałkę, bo on robi te produkcje niemieckie, wiesz jak jest. Ja mówię, że nie tym razem. I mówię, to była cała moja scena. Wróciłem do domu, podjarany. Mówię, Kasia, co się działo? Jaką ja miałem tam scenę? Co ja tam robiłem? Ja pierdolę, to była masakra. Ona mówi, Piotrek, bądźmy szczerzy, jakby ty nadajesz się maksymalnie do pornosa. Mój drogi, że tak zagadam do ciebie teraz. Okay. Do ciebie, tak. Twoja kobieta ci mówi, że nadajesz się do pornosa. Zajebiście czy nie? No, okej, dobra. Do ciebie też zagadam, mój drogi. Twoja kobieta ci mówi, że nadajesz się do pornosa. Zajebiście czy nie? Nie bardzo. Ale że nie bardzo, bo... Z tego powodu, tak? Dobrze. Twoja kobieta ci mówi, że nadajesz się do pornosa. Zajebiście czy nie? Wystarczająco, jak już pokazałem na ciebie, a ty do mnie. No kurwa, pewnie, że zajebiście, pan na to. Ale muszę znaleźć trzeciego jeszcze agenta. Tego, tu mam cię. Twoja kobieta ci mówi, że nadajesz się do pornosa. Zajebiście czy nie? Zajebiście, ale do... Zajebiście. Ja kiedyś miałem taką sytuację, kiedyś zapytałem, naprawdę. Zapytałem też, wiesz, za każdym razem w tym programie pytam. To jednak kiedyś kobieta mówiła, nie odpowiadaj, kurwa. Ja mówię, ale ten, ale czemu on ma nie odpowiadać? Nie mów nic. Utnij to. Kurwa, co, on ma uciętego? Skąd wiedział, kurwa, ty? Wiecie, no pewnie, że zajebiście. No, chodziłem, kurwa, po tym mieszkaniu. 12 metrów kwadratowych, mówię, jestem Bogiem, kurwa. Jeszcze sobie tak wkręciłem, mówię, ty, Kasia, pa, nogi nie mogę zgiąć, chyba po tych Niemcach mi zostało, ty. Co się dzieje, ty, pa, co się dzieje? Nie mogę zgiąć. Ja, wiecie, chodzę, tak wielki się czułem, nie? Mówię, ale jestem zajebisty. Podchodzę do mojej żony, podpytuję ją, nie? Przymilam się i podpytuję. A jaką rolę mógłbym grać w tym pornosie? A? Ona patrzy się na mnie, jak to kurwa, jaką frajerze. Tego kolesia, co patrzy, jak mu żonę ruchają. Dzięki wielkie, Chorzów!